Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam bardzo fajne rzeczy. Smaczne, pyszne. Moje zakupy właśnie ze sklepu rybnego. I tak jak zawsze Wam mówiłam, sklep rybny Sundlaugavegur, Reykjavik. Polecam. Zawsze dostanę świeżą rybę. Zawsze dostanę to, co chcę. Rzadko kiedy nie ma czegoś. A przeważnie nie ma, kiedy jest sezon na coś. I słuchajcie, tu mam kawałek łososia. Tu mam, zaraz Wam pokażę co, bo zaraz właśnie będziemy robić to. Ale tu Wam chcę pokazać rybę. Nie, tu będziemy robić to. Tu jest właśnie, o tak. To jest ryba Roidmaji. Tak się nazywa, czyli czerwony brzuszek. Ryba, która jest tłusta, po polsku nazywa się tasza. I ta ryba, właśnie jest tłustą rybą, sezonową rybą. I w tym właśnie okresie teraz zimowym ona występuje. W lato nie zawsze jest, ja czekałam na tą rybę no parę miesięcy, żeby ona była. Widzicie, ona jest tłusta. To całkiem spory kawał mięcha. Jest to specyficzna ryba, bardzo taka rybna, jak ja to mówię, jak skuterka ze statku, kuterek, czyli kuter, jak skutra gdzieś tam. No, pyszny zapach. Tu jeszcze widać zostały jakieś pozostałości, prawdopodobnie są to nerki, nie, albo wątroba, nie, to są nerki, bo są czerwone. A tu już nie ma. Także tą rybę będę robić jutro. Albo nie, dziś. Tak, będę robić ją dziś, kochani, sobie później. A póki co, chociaż właściwie byłaby lepsza na jutro, bo ona tak się fajnie by przegryzła. Struktura tej ryby jest taka lekko galaretowata, ale nie o niej dziś mowa. Bynajmniej nie w tym filmie. Tak samo nie będzie mowa o łososiu. Taki piękny łosoś, filet, cały. Jest to łosoś islandzki, hodowlany, z hodowli, które są w różnych okręgach, we fiordach, ale ja wiem, że właśnie tam, właśnie w tym sklepie rybnym Sundlaugavegur, oni kupują rybę u kogoś, kto w sposób bardzo fajny, i nie aż taki, wiecie, antybiotyki, czy jakaś tam przeładowanie tych ryb. Oni mają bardzo dobrego dostawcę. Nie wiem, kto jest ich dostawcą. Kiedyś mi powiedzieli, ale jakoś tak nie zapamiętałam. Nie usłyszałam nawet co. Także to też nie jest na tę chwilę. A na tę chwilę mamy wspaniałe śledziki. Pyszne śledzie. Wspaniałe śledzie, mocno zasolone. Bardzo mocno zasolone, jak widzicie, one są sztywne, pięknie pachną, jak to śledzie, wspaniałe są. Czuć, że mają dużo soli, także trzeba je teraz wymoczyć. Myślę, będą się moczyły do jutra, bo są naprawdę posolone mocno. Tutaj są wszystkie ładne fileciki, więc ja Was zapraszam już, jak się odmoczą. Do namoczenia będę używać taki super właśnie pojemnik. Polecam takie pojemniki. On ma pokrywę zamykaną, więc można to schować do lodówki na noc, żeby nam się śledzie nie zepsuły. Po prostu woda. I wkładamy do tego nasze śledziki. I tak się będą moczyć do jutra. Proszę bardzo. Dobrze to wygląda. Na razie sobie postoją tutaj za 2-3 godzinki. Wiadomo, cieplejsza temperatura powoduje, że sól się szybciej rozpuści. Też zmienię za chwilę wodę. Parokrotnie będę zmieniać wodę w ciągu tych 24 godzin. I
jak już posmakuje, że nie są słone tak, że wykrzywiają twarz bardzo mocno i też nie są już takie rozmemłane, czyli ta sól cała jest wyciągnięta. Jeżeli tak by się stało, zawsze można dosolić, ale pamiętajcie, sól później jak jest za słone, niestety jest ciężko cokolwiek z tym zrobić. Także ważne jest, żeby one były w tej chwili odsolone. No, witajcie w drugiej części dziś, w drugim dniu. Tu przed chwilą jeszcze robiłam rybę, także szybko nagrywam dwa filmy naraz. Nie jest to takie proste. Tu mam śledzie, słuchajcie. Śledzie, które już się wymoczyły. Wiem, bo posmakowałam. Wiem też, że wymoczyły się dość mocno i trzeba będzie je dosolić. Jeszcze jak smakowałam śledzie o godzinie, no 7 godzin temu, były dość mocno słone. Także one się tutaj moczyły przez cały dzień. Nie były w lodówce już dzisiaj. I co wam powiem, są to naprawdę pyszne, fajne atlantyckie śledzie. To nie są bałtyckie, są to atlantyckie. Na Islandii właśnie mamy atlantyckiego śledzia, on jest większy, twardszy, bardziej wyczuwalne ości są w tym śledziu. A co z niego przygotuję, z tego pysznego śledzia? Przygotujemy śledzie w oleju. I to nie w oleju takim, że zalane w oleju są, ponieważ będą po prostu, nie wiem, taka tradycja jakaś jest w Polsce, że one muszą być takie oblane, zalane, wręcz pływające w tym oleju. Ja nie lubię oleju, mnie kiedyś mydliło, jak było za dużo oleju, nie zawsze mogę majonez zjeść, jestem po prostu wrażliwa na takie jakieś tłuste rzeczy. I właśnie chcę wam pokazać, jak będziemy robić śledzie a la Venus. No więc właśnie przejdziemy do przygotowania śledzików. Co będzie potrzebne? Potrzebne będzie olej. Jedna lub dwie cebule, zależy jaka duża. Tym razem potrzebna będzie sól, pieprz i cytryna. I tak naprawdę to jest wszystko. Też dobry nóż, pojemnik do mieszania i śledzie. Śledzie, które cały czas z nich wypływa woda, potrwa to jakiś czas. I ja kroję sobie śledzie właśnie w takie kawałeczki 1,5 cm. Tak mi najbardziej odpowiada. Co trzeba zrobić z takim śledziem? Dobrze jest go naciągnąć. Widzicie, trochę za mocno przycisnęłam, ale naciągnąć, żeby on fajnie się tutaj rozszedł. Każdy właśnie płat trzeba rozciągnąć. Także to po kolei wszystko i trzeba je sobie pokroić. Takie paski, jakie lubicie, jakie wam najbardziej smakują. Ja akurat wolę takie węższe te paski, jak większe, bo nie wiem, tak jakoś mi smakuje, jak jest węższe. Ale każdy ma inne gusto, są tacy, co lubią takie kawałki sobie na przykład zrobić, nie ma problemu. Każdy lubi inaczej. Jeszcze o śledziach mogę wam powiedzieć tyle, że na Islandii często widziałam ludzi łowiących właśnie ryby, śledzie też w porcie w Reykjaviku. I mogę wam po prostu powiedzieć od razu, że tam niedaleko są ścieki i radość łowienia, ale wypuszczania tych ryb to tak, ale jeść to one się nie nadają do jedzenia. Owszem, można je zjeść, nic się raczej nikomu nie stanie, ale można bakterii coli się nabawić, ponieważ tam są, no kanalizacja po prostu w nocy wypuszczają tą całą wodę, zwłaszcza jak jest przypływ, żeby nie było widać i jak jadę rowerem latem właśnie koło oceanu, to bardzo specyficzny zapach szamba wydobywa się, więc no cóż, trzeba uważać na to, gdzie się łowi i jak się je. Warto też pamiętać, że śledź na Islandii był chory jakiś czas temu. Też był prawie wyłowiony, więc bardzo długi czas nie można było śledzia łowić.
No dobrze, to teraz przejdziemy do cebuli, która nada właśnie smaku, który jest potrzebny do śledzi w cebuli, śledzi w oleju z cebulą. I szczerze mówiąc, ja lubię więcej cebuli, gdyż ona nadaje taki fajny, bardzo charakterystyczny smak tej potrawy. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że na Islandii nie uprawia się cebuli. Chociaż może by mogli, ale nie uprawia się cebuli i cebula jest sprowadzana przeważnie z Hiszpanii. I teraz mamy taką porę roku, że cebula jest po prostu, kupując całą paczkę, ja kupuję organiczną, kupując całą paczkę zawsze jakaś jest zepsuta, więc lepiej teraz mieć troszeczkę więcej cebuli w domu. Jak tylko tam jedną czy dwie. Można też kupić różne inne cebule, takie po cztery pakowane. Nie wiem jak one, ja kupuję w Kronanie organiczną. Fajna, mała, taka na jeden raz cebulka. Szczypie w oczy, ojojoj. Zaszczypało mnie. Szybko wszystko zmyte z rąk, żeby nie przeszkadzało. I co robimy teraz? Teraz trzeba tutaj tą cebulę trochę rozdzielić. Można już wymieszać ze śledzikami. Widzicie, taki duży pojemnik jest bardzo dobry do mieszania. I teraz tak, podlewam to olejem, tu jest tylko trochę więcej, więc o tak, więcej nie będę dawać, bo tak jak mówię, ona, cebula razem ze śledziem nie musi w tym wszystkim pływać, ważne, żeby była w tym otoczona. Do tego dam sobie pieprzu. No i trochę soli. Sól himalajska, gdyż po ostatnim moczeniu właśnie mi sól się dość mocno wypłukała. Do tego akurat w tej chwili nie mam mojego narzędzia, bo jest w zmywarce, ale damy soku z cytryny i no tak, za małe sitko. Soku z cytryny polecam sitko, żeby nie mieć tych właśnie wszystkich, jak one się nazywają, nasion. I pamiętajcie jeszcze o jednym. Za dużo też nie można dać soku z cytryny, gdyż będzie za kwaśna. Sok z cytryny spowoduje, że to wszystko będzie takie właśnie miększe. Ości tutaj się fajnie rozmiękną. I tak to u mnie właśnie będzie na teraz wyglądało. No, mi tu jest trochę może mniej wygodnie, ale ja widzę, że wy fajnie będziecie widzieć, także taki plus. Także taki plus będzie, że będziecie dobrze widzieć. Więc co robimy? Mam tutaj, widzicie, Wenus lubi słoiki. Naprawdę, ja lubię zbierać słoiki. Dwa dni temu wyrzuciłam je chyba ze 20. Wyniosłam na dół, tam gdzie moi sąsiedzi siedzą w tej kafistofie i byli na pewno zadowoleni. Ktoś sobie na pewno kilka słoików zabrał. Szczęśliwy, że fajny umyte bez metek. No ja lubię takie bez metek. I plan jest taki, że ja sobie tutaj naładuję za pełno, nie? Gdyż to będą takie porcyjki. O, tu już inny trochę słoik jest, widzę. Później go. O! Tylko jeden pasował. No dobra, jak to w życiu bywa, pod górę. I trzeba sobie poradzić. Trzeba sobie poradzić. W
Więc ja zmienię sobie narzędzie do nakładania. O. I będzie szybciej. Elegancko, jak to u Wenus. Trzeba sobie radzić jakoś. O. Wiecie, mam kamerę przed sobą, więc tutaj mam trochę mniejsze pole manewru. Ok, czyli będą cztery słoiki. Tu trzeba resztę doładować. Ubić, wcisnąć ile się da, żeby to fajnie wszystko się sprasowało, a co za tym idzie, będzie smaczniejsze, bo się szybciej zrobi. Dobrze, że zmywarka jest, widzicie, bo jak ja tak gotuję, to później właśnie pełno rzeczy jest, bo to, tamto i super, że zmywarka właśnie jest. Dobra. Jeszcze słoiczki trzeba będzie umyć, bo widzę, że są brudne, bo gdzieś naciekło. Tu jeszcze można dobić. I teraz to się będzie minimum do jutra przegryzało. Tak wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. Już są umyte słoiczki, także idą prosto do lodóweczki. Ładnie wszystko jest, takie jednorazowe porcyjki. I dzisiaj jest czwartek, także podejrzewam, w sobotę rano będą wyśmienite. Stać mogą w lodówce, podejrzewam, około 5 dni, gdyż cebula może spowodować, że po prostu szybciej się zepsują. Także mam nadzieję, że podobał wam się filmik, że spróbujecie właśnie wykonać takie śledzie à la Wenus. Jest to mój stary przepis, jeszcze od mojej mamy. I my właśnie w ten sposób dość często robiłyśmy śledzie. Słuchajcie, no na Islandii jest dość sporo śledzi, jakby nie było, nawet jak nie można było ich kupić. A pracowało się gdzieś w fabryce rybnej albo się znało kogoś, to zawsze ktoś gdzieś załatwił te śledzie. Był czas, że ja kupowałam ze wschodu z fabryki śledzie mrożone, także no po prostu śledzie gdzieś zawsze u mnie w domu były. I polecam wam też, dlatego że są to tłuste ryby, dużo omega-3 zawierają. I no, jeżeli ktoś lubi ryby, to są smaczne te śledziki. Także żegnam się z wami, subskrybujcie kanał, komentarze na dole, jak lubicie śledzie, jak wam smakują wasze śledzie i tak, komentarz na dole, subskrypcja, kciuk i zapraszam na kolejny filmik. Trzymajcie się, na razie, cześć!